I witamy 10 stycznia. Od ostatniego filmu chwilkę tam minęło. W międzyczasie mamy wieczór. W międzyczasie jakieś podejście miałem do nagrania czegoś jeszcze z oblotów. Natomiast no w sumie udało się tym gołębiom polatać jeszcze ze 3-4 razy. Gdzieś w okolicach Sylwestra Nowego Roku. Wyglądało to z grubsza tak, że zaraz po wypuszczeniu się jastrząb pokazał, natomiast one już były bardzo uważne i dość lekkie, więc po szóstym czy tam siódmym ataku z rzędu, gdzie z niczym poleciała raz samica, później przyleciał samiec, znowu je tam parę razy atakował, ale poleciały z kwitkiem, więc na razie po tych tam kilku oblotach w sumie nie ma starego i nie ma jednej samiczki, no i plus ta co jest rozbita, natomiast z kolejnego już oblotu nic nie zaginęło, nie było czasu zbytnio ani na te gołąbki patrzeć, obserwować co się dzieje, bo małżonka tam chwilę była w szpitalu, tu rano dostały wodę i karmę, karmię raz dziennie ze względu na czas, tak, karmiłem, no chwilowo żona jest w domu, więc zaraz im tutaj jeszcze przyniosę wodę, coś tam im posypę, chociaż miały nasypane sporo, ale z chęcią coś tam jeszcze zjedzą zapewne, bo jest zimno. Przy okazji sobie popatrzę co tu się jak zachowuje. Karma na ten moment to jest z grubsza powiedzmy kubek karmy tamtej rozpłodowo-pierzeniowej, powiedzmy, czyli ten z MDM-u to RW plus BK, kubek owsa zwykłego, kubek owsa czarnego, kubek jęczmienia, no i tam po troszku owsa jeszcze do pełnej dawki dosypuje, także można powiedzieć, że jest ponad 50% owsa. Co po gołębiach widać, to, że są troszkę spokojniejsze, bardziej wyciszone, natomiast no, zapala się światło, gdzieś tam sobie gruchają. W międzyczasie też dobiegła końca ta kuracja na te chlamydie. Jako że przyszły tęgie mrozy, to tutaj z dezynfekcją na bakier nic już za bardzo nie zrobiłem, bo też nie było czasu. Trzeba się było dziećmi zająć, wiadomo. Natomiast skończyłem podawać ten antybiotyk. Dostały z automatu kilka dni z rzędu. Oczywiście pod koniec podawania antybiotyku, który dostawały na karmę, pogoda była na plusie, więc do wody szły jakieś aminokwasy plus probiotyk. Takie rzeczy gdzieś tam, żeby zasiedlić na nowo organizm. Natomiast później przez 4 czy 5 kolejnych dni dostawały, zresztą dostają jeszcze na karmę propolis. Propolis na bimberku, taki aż czarny można powiedzieć, dostają to, w miarę możliwości jest usprzątane, samczyki są rozdzielone, tak, no bo były przedzielone, teraz za jakiś czas na pewno jeszcze spróbuję połączyć je w pary, znowu próbnie jak się troszkę cieplej zrobi. Tak samo rozpód spróbuję sobie gdzieś tam sparować z wystawą, w zasadzie nie wiem jak wyjdzie jeszcze, no bo tak na dobrą sprawę to decyzja zapadnie w sobotę bardzo wcześnie rano, jeżeli będę to w sobotę, gdzieś tam będzie mnie można złapać przez chwilę koło godziny wręczenia nagród na stoisku Zbyszka prawdopodobnie, gdyż jego małżonka zapewne pójdzie odbierać puchar za mistrza Polski w supermaratonie, więc gdzieś tam, jako że żyjemy w dobrych relacjach, może mu tam trochę pomogę na stoisku, więc jakby ktoś tam chciał pogadać, to jest opcja, a tak to będę się pewnie gdzieś szwendał po hali wystawowej, na pewno gdzieś tam spróbujemy odwiedzić Hansa Hirna i Manego. Mówię, o ile będziemy w ogóle, bo może się też tak zadziać, że żona odwiozę do szpitala albo coś się będzie działo i trzeba będzie jechać na porodówkę, a nie na targi.
No i też trzeba będzie z tym żyć, nic się nie dzieje. Także tak to wygląda na tą chwilę. Gołąbuszki sobie tutaj, jedne bardziej aktywne, drugie mniej. Teraz było po minus 15, minus 20. Ja spróbuję sobie to posprzątać. Dzisiaj jest tam minus 7 już, powinno się udać. Myślę, że jak to u mnie, jak to ktoś mówił, pół filmu o gównie. No i tak mniej więcej. Tak mniej więcej, nawet nie mam kiedy tego tak mocno śledzić. Więc tak to się odbywa. Tak to się odbywa, że sobie gadam, patrzę. Wy możecie coś posłuchać, jeśli chcecie, przepraszam. O, tam jest jakiś samczyk, chyba się schował. Był tam jeden późniak dołożony, który się nie chciał określić, czy jest samcem, czy samicą, natomiast chyba jednak będzie samcem. Więc w takich okazjach ja sobie mogę jakoś to zweryfikować. To akurat gołąbek od Adriana Kasprzaka, który dostałem w prezencie. W drugim przedziale też, tu się nie zmieniło nic. Kółki miały, te ramki miały wjechać, nie wjechały, ruszty miały wjechać, nie wjechały. Ruszty już pewnie nie wjadą, natomiast ramki gdzieś tam po wystawie zamówię z internetów. Gdzieś już mam upatrzone z długimi prowadnicami, zwykłe, tradycyjne ramki, przestawne i naprzód. No, także samczyki. Nie liczę, ile tego tak naprawdę samic jest w tej chwili odsadzonych. Rozdzieliłem też te czerwone homosie. Odłożyłem to, co wydaje mi się, że może być samicą. Chociaż zachowuje się jak samiec i pigment na piórach wskazuje, że to jest samiec. Natomiast u samic się nie odzywa. Więc może jakaś dziwna przypadłość natury. O, tu wojna. Więc jest tam odłożone to czerwone. Czego się bije ta? Podoba mi się to, bo samice pilnują swoich półek. Jak któraś ma coś upatrzone, a to akurat jest ta z tą nogą rozwaloną, walczy o swoje. Tu samic to się już, o, przymarzło się, przewala się to, ale jakoś się powinno udać to odskrobać. No bo tu aż tu już wychodzi to na wierzch. Tutaj ciekawostka, akurat też na to patrzę, jakieś tam resztki cegły z grytu. Gryt jest podawany tak jak jest. Myślę, że tutaj jest ok, teraz jest w miarę sucho. Te największe wilgocie jak były, to było to wszystko regularnie sprzątane i jest ok. Jedną samicę akurat sobie złapę. A, nie jest za chuda, nie jest za gruba. Tu coś, świeża krew, nie wiem co to. Zaraz to będziemy sprawdzać wszystko, jak to wygląda. Dziewczyny dostały ciutkę więcej, ale na pewno też z chęcią jeszcze troszkę owsika zjedzą, a troszkę wody. I tak to się tu przy tych mrozach plecie. Jako że jest zimno, to wody leje mało, żeby było mniej do wykruszania. Bo i tak jak im to naleje rano koło godziny 7, to pewnie już o 9 jest zamarznięte. Natomiast zapowiadają, że będzie cieplej. Fajnie, bo przy tym drugim, trzecim i kolejnym wypuszczeniu już nie było najmniejszego problemu z wchodzeniem. Gołębie były wypuszczone głodne, więc jak zacząłem tylko je wołać, gwizdać, to
większość weszła bardzo natychmiast, praktycznie przez ten wlot. Zostało jakieś tam 5 niedobitków, które gdzieś tam chwilę dłużej im zeszło, ale też się odmeldowały, więc tutaj jakby Wojlera zrobiła robotę. Co do kanału i jakichś tam planów, nie ma jakichś tam konkretnych planów. Mam nadzieję, że jakby systematyczna w miarę praca, chociaż też na ten sezon 2-2-4, to ze względu na te perturbacje z tymi oczami jesienne i to, że to na piórach wyszło gdzie nie gdzie, to raczej nie spodziewam się szału. Natomiast mam nadzieję, że ta systematyczna praca, jakby powielanie pewnych rzeczy, nie zmienianie tego przede wszystkim co sezon, gdzieś tam wyselekcjonowało po części te gołębie, którym ten sposób prowadzenia pasuje i jakby no wyniki gdzieś tam będą lepsze niż w tamtym roku. Też jest więcej gołębi, więc jakby no może łudzę się, czy liczę na to. Mam nadzieję, wierzę jakoś w część tych gołębi, że gdzieś tam trochę będzie można się gdzieś pokazać wyżej. Znaczy w sensie wyżej. Wyżej niż w 30 oddziału. Może gdzieś w 15 na koniec roku, a może i nie. Może mnie się znowu rozczaruje. Zobaczymy. Natomiast no pracujemy dalej. No i co? I raczej dalej będę pokazywał po prostu to, co robię. Bez tam filozofowania. Znaczy z filozofowaniem w zasadzie, bo ja tak lubię, ale bez jakiegoś tam wymądrzania się, raczej na zasadzie pokazywania tego, co ja robię i czy to przyniesie efekt, czy nie, to mówię, znowu sobie zobaczymy. Jak ktoś będzie miał życzenie to oglądać, to super, bardzo dziękuję za tamten rok. Jak ktoś nie będzie chciał oglądać, nie ma bólu, jest wiele kanałów, gdzie tam ta merytoryka na pewno jest na poziomie wyższym niż u mnie. No ale ja mówię, ja to też robię po części dla siebie. Walczę z pewnymi rzeczami u siebie. Na pewno dużo ten kanał mi daje pod tym kątem. A i też jak się udało kogoś poznać niechcący dzięki temu, to też jest fajna sprawa. Myślę, że niektóre znajomości to pozazdrościć tylko, co niektórzy by mogli. Ale to nawet nie o to chodzi. Także tyle. Ja się łapę za szpachelkę i zaraz tutaj troszkę karmy do wody sięgają, więc jakiś probiotyk im tutaj też zapodam. Popatrzę na nie. A no i na pewno co jeszcze będę chciał zrobić, to po wystawie jeszcze raz przed parowaniem podać im ten salwet i kolwet. No i jednocześnie delikatnie wzmacniać karmę po jakimś tam czasie. Gdzieś na 2 tygodnie przed parowaniem zacznę doświetlać delikatnie, pomału, tak żeby mi to szło, poszło sprawnie. I co? No i w zasadzie i na jajkach dopiero będzie coś robione na rzęsistek. Jeszcze w międzyczasie też dostaną gdzieś tam na karmę pewnie tą brodaczkę, którą Many tak zachwala, też gdzieś tam się w to wyposażyłem. Jest na to czas teraz jak najbardziej, żeby ten organizm jeszcze tymi ziółkami traktować, więc czemu nie? Oczywiście w miarę co jakiś czas tam, jak jest możliwość, to na karmę też dostają te zioła z Centrum Zdrowia standardowo. No i oczywiście przed parowaniem dostaną Biokali SLVET. Wypiją po flaszce, gdzieś na pewno z 2 tygodnie przed łączeniem w pary. To też je trochę pobudzi. I tak to będzie przebiegać, jak będzie czas. Może być z nim ciężko, to coś jeszcze nagramy, jak nie będzie, to nie będzie. Jeszcze na pewno co mnie czeka, to jak tu się zrobi teraz gdzieś ze 2 dni na plusie, to przejadę je mykosalmowirem, bo przez te mrozy i przez tą kurację, gdzie tam ją troszkę późno zacząłem, to jeszcze nie były zaszczepione. Ale to już w tym nowym roku, na miesiąc przed łączeniem w pary, tak czy siak, bo koło
18, może 14, może 12, zależnie jak czas pozwoli, ale generalnie gdzieś tam koło połowy lutego jest plan, żeby to łączyć w pary i zobaczymy. Tu już mam szpaczkę podpadającą, też ją wezmę w rękę, zobaczę jak to się będzie zachowywać. Jest taki gołąb, który się też notorycznie spóźniał, ale może to tylko takie wrażenie teraz. No, a tu jest ten samica, samiec, bo ma ciemne w ogonie, czarne atramentowe znaki, więc raczej samiec, ale no różnie to może być. Także tak chaotycznie jak zwykle coś tam gołębi widać. Bierzemy się do pracy. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję wszystkim za życzenia. Jeżeli ktoś składał gdzieś tam na Facebooku, to bardzo serdecznie dziękuję. Pozdrawiam i na nowy rok oczywiście jeszcze raz życzę wszystkiego najlepszego.